jako arbiter tego starcia. Jeszcze ostatnie instrukcje na środku klatki i za chwilę zaczynamy rundę pierwszego pojedynku amatorskiego, czyli 3 rundy po 3 minuty. Zaczynamy. Od razu mocno wchodzi w nogi Kamil Krzewina, ale równie szybko wstaje jego rywal. Teraz będzie druga próba, ale tam panowie no, wymieniają się uprzejmościami. Jest zejście do jednej nogi. No, próbuje bronić Januszkiewicz, ale wysoko wynosi Krzewina. Nieco się teraz zatrzymał, ale w końcu dopiął swego. Znalazł się na deskach. Jest próba duszenia gilotynowego. No, nie ma teraz dobrej bazy Krzewina, ale wciąż trzyma głowę przeciwnika. Zawodnik ze Śląska. Jest dobre zejście po jedną nogę, zejście do kostki, ale tutaj wydaje się, że zajmie plecy jego rywal z ławy, nie dawszy się wywrócić. On postawił wszystko tak naprawdę na obalenia, na walkę w parterze Kamil Krzewina i jak na razie ten plan realizuje, chociaż ze zmiennym szczęściem teraz w lepszej pozycji zawodnik z ławy będzie bronił znów tego wejścia. No i w końcu przewrócił rywala Krzewina. No jest próba wysiadu judowskiego, więc jeżeli tam wykluczy rękę, właśnie zaczął bić takimi krótkimi ciosami zawodnik z Rudy Śląskiej. No, sporo miał problemów. Januszkiewicz odwrócił się. Nie miał jak się bronić, ale na szczęście, dla niego na szczęście oczywiście, wyszedł. Ma teraz świetny uchwyt pod pachą, podchwyt pod prawą pachą Kamila Krzewiny, więc tutaj wystarczy tylko wymostować gdzieś, odrzucić biodra i może wstawać tak jak teraz, ale świetnie tutaj skontrolował go nad chwytem Krzewina i znów krótkie ciosy. No dziwię się, że jeszcze nie przeszedł do dosiadu zawodnik z Rudy Śląskiej. Teraz jeszcze raz te krótkie ciosy, którymi postanowił nękać swojego ołowskiego przeciwnika. Fighter z Rudy Śląskiej z kolana w brzuchu, jest dosiad, ale bardzo tutaj wysoko mu stuje, są ciosy teraz, no Krzewina zbliża się do końca tego pojedynku, grat ciosów ląduje na głowie Sebastiana Januszkiewicza, ale ten odwraca się teraz, oddaje plecy, no zobaczmy czy rozciągnie, na razie jeszcze próbuje rozbijać, no niepotrzebnie dał stać Januszkiewiczowi, teraz zdecydowanie o wiele prostsze zadanie dla zawodnika Rio Grappling, ale chyba gdzieś próbuje czaić się na dźwignię, na łokieć zawodnik z Rudy Śląskiej. No ale już praktycznie spadł ze swojego oponenta. Ma wpięte huki, ale to już jest niebezpieczne. Jest dźwignia na łokieć, piękne przejście do dźwigni w wykonaniu Kamila Krzewiny, ale tam wytrzymuje, cały czas wytrzymuje ten uchwyt Januszkiewicz. Szczęścia, Grzegorz Szczepanik bardzo blisko, czujny, czeka tylko, żeby przerwać ten pojedynek, jeżeli Januszkiewicz odklepie, ale nie odklepie, już widzimy to, odpuścił sobie tą dźwignię Krzewina i znów będzie pracował nad tym, żeby być z góry, chociaż teraz to zawodnik z ławy znajduje się z pozycji lepszej tej dominującej. Ostatnie sekundy pierwszego niezwykle emocjonującego starcia. Wiele się działo w tej pierwszej rundzie, więc no, z niecierpliwością czekam tak naprawdę na rundę numer 2. A pierwsza runda już za nami. No widzimy, ciężko wstał. Dłużej czekał na to, żeby podnieść się zawodnik z ławy. Kamil Krzewina dziarskim krokiem poszedł do swojego narożnika, a my za chwilę będziemy świadkami drugiej rundy, numer 2 dzisiejszego wieczora. Bebson Arena 4. Wracamy do walki. Sędzia Szczepanik dał sygnał, że rozpoczynamy rundę drugą. I znów jest wejście, ale nie wykończy tego wejścia, więc musiał na raty tak naprawdę balał rywala Krzewina. Teraz trzyma w pas, ale tam ręką pomaga sobie Januszkiewicz i dlatego też powstał. No zobaczymy, czy będzie rzucał na wysoko. Chyba tak, tam przymierza się do tego rzutu. Ale teraz suples Kamila Krzewiny. No na pewno będzie kosztowało go to bardzo dużo sił, ale tutaj przygotowany kondycyjnie wydaje się być perfekcyjnie zawodnik z Rudy Śląskiej. Znów pozycja boczna, jest kolano na brzuchu, ale no dość niekonwencjonalnie tutaj zaskoczył nieco Januszkiewicz tym uchwytem za kostkę, który pozwolił mu wyjść do siadu i wstać tak naprawdę. No, wielkie brawa dla zawodnika z ławy, bo rzadko widzimy tego typu smaczki podczas walk. Wyma zejście do kostki, ale wciąż no, na kolanach, no musi wstać na nogi Krzewina, jeżeli chce wykończyć to obalenie. A tak widzimy teraz z góry
Zawodnik z ławy gdzieś próbuje wpinać drugą nogę. Pewnie będzie chciał rozciągać rywala. No ma tutaj możliwość zapięcia odwrotnego, duszenia trójkątnego, czy nawet może pokusić się o balachę, czy też kimurę w tej chwili. Zawodnik z ławy, ale ten chce jak najlepiej ustabilizować pozycję. Teraz wypiął jednego huka. No zobaczymy, co wymyśli. No niewiele wymyślił, postanowił oddać inicjatywę zawodnikowi ze Śląska. Ten, nie marnując czasu, kładzie go na plecy. Znów pozycja boczna. Są ciosy, jest gdzieś tam próba wykluczenia tej prawej ręki Sebastiana Januszkiewicza. Sędzia Szczepanik, widzę tutaj, uważnie przygląda się, czy na pewno inteligentnie broni się Sebastian Januszkiewicz, bo jeżeli takiej obrony zabraknie, wtedy pojedynek będzie przerwany. Jest to shot i znów grat ciosów, takich krótkich ciosów prostych. Ale teraz no trochę wydaje się, że znów spadnie z tych pleców Krzewina. No nie rozciąga gdzieś, pozwala rywalowi stać na tych nogach. Teraz dopiero jakby próbował, ale nie miał podchwytów pod pachami, żeby dobrze rozciągnąć rywala, chociaż znów będzie próbował dźwigni na łokieć, tym razem na brzuchu zawodnik do ławy. No cały czas świetnie tam manewruje kciukiem, manewruje łokciem. No i Kamil Krzewinia jeszcze raz próba mostowania, wyszedł Sebastian Januszkiewicz. No jakież giętkie ma te stawy zawodnik z ławy. To teraz on jest za plecami rywala, no zobaczmy, gdzie się próbuje podchwycić szyję przeciwnika, próbuje dusić teraz. Oj, niepotrzebnie tutaj wkręcił na siebie rywala. No 10 sekund, 10 ostatnich sekund na to, żeby jeszcze czymś próbować zaskoczyć swojego oponenta, ale wcześniej zabrzmiał gong. A więc panowie, świetne 6 minut, czekamy na kolejne 3, które będą równie ciekawe. No wielkie brawa dla obydwu fighterów, tak jak mówiłem im jeszcze przed pojedynkiem, to są niezwykle doświadczeni, jak na amatorów, zawodnicy, więc no tutaj spodziewałem się, że będzie naprawdę, będzie moc, będzie ogień, będą emocje. No jak do tej pory się nie zawiodłem, no jestem, że tak powiem, nie mogę doczekać się rundy trzeciej. Więc tego też oczekujemy od naszych zawodników, ale jeszcze oczekujmy kolejnych fenomenalnych 3 minut. Kamile Krzewina i teraz świetnie, niskie kopnięcie zawodnika z ławy, jeszcze jedno, ale widzimy, że już gdzieś albo zmęczenie, albo mocno okopana ta wykroczna noga. Krzewiny teraz jeszcze próbuje zapaśniczo, trzyma za jedną nogę, no powinien wstawać gdzieś, napierać się na rywala, tak jak teraz, świetnie tam przycisnął barkiem Januszkiewicza, kładąc go na plecach i znów mamy pozycję boczną. Próbuje się wkręcać do półgardy Januszkiewicz, ale wciąż z góry Kamil Krzewina w pozycji bocznej. No uratował sobie tak naprawdę po kiepskim początku tej trzeciej rundy. Teraz to on jest w dobrej pozycji, w pozycji dominującej i bije te krótkie ciosy. Zobaczmy, czy jeszcze pokusi się gdzieś o tego knee slide pasa, czyli przejście kolana na brzuch do dosiadu. Ale wcześniej jeszcze mostowanie Januszkiewicza. Założył nogę na nogę, ale tutaj broni się przede wszystkim przed przejściem gardy. Nie broni się przed tymi czasami zbyt dobrze. Jeszcze raz próbuje mostować zawodnik z ławy, ale tam jest, położył jedną nogę już na bicepsie. Kamil Krzewina próbuje wykluczać się, próbuje łapać w krucyfik z góry rywala, ale ten wyrywa się tylko jak może, jak dzikie zwierzę złapane we wnyki. Sebastian Januszkiewicz, no będzie wstawał, sporo siły ma ten zawodnik, mimo że szczupły, mimo że wysoki, to pokazuje, że jeżeli chodzi o fizyczność, wcale nie ustępuje Krzewinie, który teraz jeszcze przez nogę położył przeciwnika, zyskując te kolejne cenne sekundy, jakże cenne dla niego, jakże upragnione, przybliżające go do końca tego pojedynku. Jest uchwytana konda, ale tutaj znów do jednej nogi. No ale zobaczmy, czy obroni tym razem. O, jest wyjście, świetnie, teraz przez plecy przerzucił go Kamil Krzewina, znów pozycja boczna. No sporo pokazuje nam nowych rzeczy zawodnik Kembo Taijutsu, jak pamiętam go z gali w Giżycku, tam, że tak powiem, nieco mniej skoncentrowany na tych elementach zapaśniczych, nieco mniej udane te elementy zapaśnicze, a tutaj naprawdę fenomenalny występ Krzewiny. Chociaż no, trzeba powiedzieć, że mimo że nie są to gdzieś te obalenia zapaśnicze takie super, super techniczne, to jednak niezwykle skuteczne.
Już tutaj końcówką sił jeszcze tylko uderza paca tak naprawdę swojego rywala, żeby sędzia nie podniósł tej walki do góry. Kamilek Krzewina zaznaczając tak naprawdę u sędziów swoją przewagę. Jest już Żółw, skręcił się do Żółwia Sebastian Januszkiewicz, ale on też szeroko oddycha, szeroko otwarte usta zawodnika z ławy. I to teraz jednak wstał i znów Krzewina za tą kostkę, próbując wyprowadzić z równowagi. 10 sekund do końca. Zrywa się publiczność jednego i drugiego, ale to zawodnik z ławy teraz jest z góry, ma pozycję boczną. A więc Kamil Krzewina jednak, nie zawodnik z ławy, tutaj nieco zamieszania. Znalazł się z góry, podniósł rękę w geście triumfu. No wydaje się, że ma rację Krzewina. No był z góry dłuższy czas. Próbował dźwigni na łokieć, próbował gilotyny, bił. Więc wielki talent Rudy Śląskiej, podopieczny Damiana Seweryna. No jestem ciekaw tak naprawdę, co będzie kolejnym udziałem tego młodego zawodnika. No być może już czas na zawodowstwo, być może jeszcze nieco pracy nad tymi zapasami, być może nieco pracy nad kondycją, może nad stójką, no ale na pewno świat stoi przed nim otworem. I czekamy, czekamy więc na werdykt. Andrzej Gliniak za moment otrzyma ten werdykt od sędziego Grzegorza Szczepanika. I pierwszy werdykt Gali Bebson, Arena 4, już za momencik. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą walki zostaje Kamil Krzewina. A więc jednogłośnie na punkty Kamil Krzewina zwycięża. A my już za chwilę zamienimy sobie dwa słowa ze zwycięzcą. Ruda Śląska, Kamil Krzewina, zwycięzca walki, ale brawo też dla pokonanego Sebastian Januszkiewicz, Rio Grappling Oala. Zwycięski Kamil Krzewina, Kamil, kurczę, no powiem ci, zapasy gdzieś, to konsekwencja przede wszystkim. No, jestem pod wrażeniem, powiedz, w ogóle trenujesz stójkę, bo w Giżycku też tej stójki za dużo nie widziałem. Witam wszystkich serdecznie, kibiców przed telewizorami. Ze stójki, no, szkolimy się, ja jestem zapaśnikiem, trenowałem zapasy, to jest mój bazowy sport, także na tym tylko się skupiam. Stójkę w miarę możliwości poprawiamy, trenuję dopiero MMA drugi rok, zapasów jest troszeczkę więcej, ale z biegiem czasu stójka się równa z tym partnerem. Kamil, twój przeciwnik wysoki, sporo wyższy od ciebie, no ty jako zapaśnik pewnie miałeś nawet, chyba się cieszyłeś bardziej, że on jest taki wysoki, bo łatwiej schodzić po te kostki i gdzieś tam złapać tą jedną nogę. Wiadomo, wyższe nogi, mniejsza skuteczność obrony, ale wiedzieliśmy, że będzie kopać. Kop nic nie było, wyszło tylko jedne frontalne, które zablokowałem, ale tak jak mówię, skupialiśmy się na tym obaleniu. Kamil, co dalej dla ciebie tak naprawdę? Już myślisz powoli o startach zawodowych? Na zawodowstwo jeszcze jest czas. W przyszłym roku prawdopodobnie coś pomyślimy. W tym roku jeszcze prawdopodobnie 3 walki na gali, plus 2 turnieje. Najważniejsze mistrzostwa Polski, ale my w grudniu. Zobaczymy, co przyniesie los, oby było jak najlepiej dla mnie. A powiedz, jeżeli chodzi o te gale, to masz jakieś konkretne na myśli? Tak, mamy już propozycje. Nie będę teraz zdradzać, ale z biegiem czasu. KSW się odezwało? Jeszcze nie. Śledźcie mój profil na Facebooku Kamil Krzok Krzewina oraz KTJ MMA Team Ruda Śląska. Wszystkiego będziecie wiedzieć. A więc śledźcie profile na Facebooku. My tymczasem gratulujemy ci, Kamile. Świetny występ, naprawdę jestem pod wrażeniem. A my przechodzimy za moment do kolejnej walki. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc.